Czy w Polsce można zrobić dobre kino akcji? Tak, pod warunkiem, że robi to albo Smarzowski, albo Pasikowski. Dzisiaj będzie mowa o filmie Supermarket, który myślałem, że będzie naprawdę fajnym thrillerem. Ale jak z naszą kadrą w piłce nożnej? Miało być dobrze, a nawet nie wyszło jak zawsze, wyszło jeszcze gorzej. Jak się łatwo domyśleć, akcja rozgrywa się w supermarkecie. Ochroniarze, a właściwie ich szef, grany tutaj przez Mariana Dzięciela, dowiadują się, że no oczywiście przychodzi czas świąteczny, mniej więcej tak jak teraz. I jest problem, ponieważ za zeszły miesiąc bodajże było 80 tysięcy przedmiotów skradzionych. No i dyrektor marketu mówi: albo zrobicie coś z tym, albo zmieniam firmę, dziękuję bardzo. Do widzenia, hasta la vista baby, czekam, jak tam ktoś chciał powiedzieć. No i tutaj oczywiście się chłopaki sprężają, żeby coś zrobić, żeby było fajnie. Różne są typy, jeden jest po wojsku, drugi był policjant czy coś, mniejsza o większość. Dodatkowo mamy małżeństwo i przyjeżdżają sobie na parking zrobić zakupy. Kupują pierdoły tak naprawdę, rzeczy potrzebne. Wracają i okazuje się, że ktoś im wybił szybę i podpierniczył im akumulator. Mąż, grany tutaj przez Tomka Sapryka, wraca do sklepu, żeby kupić akumulator i tu się zaczyna akcja. Co się okaże w tym filmie, co się wydarzy w tym filmie, dowiecie się, jeżeli go obejrzycie. Aczkolwiek chyba nie polecam tak naprawdę. Pomysł fajny, ale z wykonaniem już naprawdę dużo gorzej. Gdzieś tak mniej więcej po tym pomyśle, po tym, co właśnie wam teraz powiedziałem, film się zaczyna gubić. Straszne robią się debilizmy, tak aż po prostu do przesady. No nie wiem, jak to określić. Takie są rzeczy wymyślone, że gdyby pójść tutaj trochę, powiedzmy, w konwencję Davida Lyncha albo Cronenberga, gdzieś ten świat jest taki troszeczkę surrealistyczny, nierealny, gdzie główny bohater może zniknąć i nie być go przez połowę filmu i to wszystko jakś tam się ubiera w całość, jak chociażby Zaginiony w Stradzie, to bym to jeszcze kupił, ale film jest zrobiony w normalnej konwencji filmu akcji, może thrillera i to wszystko w ogóle do siebie jakoś nie pasuje. Ten wątek później robi się debilny, no. Powody, dla którego tam wszystko się dzieje, są cienkie. Ogólnie wątek przyczynowo-skutkowy to jakby nie istnieje, jakby go nakreślił dwu czy trzylatek i to, co mogło być fajnym filmem, dobrzy aktorzy są, a przynajmniej w miarę ciekawa rola Tomka Sapryka, Marian Dziędziel, no tu już nie opieram się, że jest tak różowo, ale po prostu no słabo. Film mnie powala, obejrzałem go i tak, no ale po co to? Równie dobrze można byłoby sobie włączyć Życzenie Śmierci 7, jeżeli takie jest, nie jest. Podobno mniej więcej skutek byłby po obejrzeniu tego filmu. Także ja wahałem się gdzieś pomiędzy 2 i 3 na mojej 6-stopniowej skali. Dam truje. Dam truje z względu na Tomka Sopryka, który no rzeczywiście prezentuje fajną formę. Marian Dziędziel ma swój stały pułap, poniżej którego nie schodzi. Kilka ostatnich lat, kilka fajnych filmów było, więc chociażby za to mu daję. Ale czy jest to film, który będę chciał jeszcze kiedykolwiek obejrzeć? Zdecydowanie nie. Zresztą u mnie filmy, które otrzymują trójkę, dwójkę albo jedynkę, to są filmy ogólnie, które już nie mam ochoty nigdy więcej obejrzeć, ponieważ są słabe. No i niestety jest tak samo tym razem. Wiem, że reżyser wzorował się na dobrych zachodnich schematach. Bo czuć trochę tutaj Tarantino, trochę więcej może powiedziałbym Guya Ritchiego, ale wiadomo, że co chciał osiągnąć, ten taki fajny motyw. Jest fajny motyw, bo w ogóle fajny motyw, bo film się zaczyna gdzie indziej, kończy się gdzie indziej i to jest taka fajna pętla, ale nawiasy są fajne, ale zawartość tych nawiasów już tak naprawdę nie powala, nie robi wrażenia i no nie wiem. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Szkoda, że zmarnowali taki potencjał. Bo mając takich aktorów, fajny pomysł, można zrobić ciekawy film. Ale zrobić, można zrobić, a dokonać tego są całkiem dwie różne rzeczy. Szkoda, ponieważ
mieli potencjał, reżyser miał potencjał i to zmarnował. To jest coś takiego jak ten film, jak dla mnie, to jest mecz Polska-Słowacja. Gdzie były zmiany, coś się działo, można było coś zrobić. I gdyby, powiedzmy, nie ten Tomek Sapryk, powiedzmy Artur Boruc, to byłoby jeszcze gorzej, także szkoda. Ok, dziękuję za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia wszystkich tych różnych rzeczy, które tam można robić. Jeżeli podoba mi się, co teraz widzicie, zaraz tutaj pojawią się jeszcze 4 inne recenzje. Również zapraszam do obejrzenia. Zerknijcie również na mojego bloga, gdzie tutaj się pojawi adres, a jeżeli nie tutaj, to na pewno będzie w opisie do recenzji. A my widzimy się następnym razem. Cześć!